Czy to będzie dobry książkowy dzień? Będzie wspaniały, dlatego że mam nowe tytuły z serii Bibi i Bombel na tropie zmorka. Kim jest zmorek? Zmorek pojawia się wtedy, kiedy dzieci się czegoś boją. Tu się pojawił i tu się pojawił, nad wodą się pojawił i jak są wakacje w górach, też się pojawił. To są książki pod patronatem aktywnego czytania, napisane przez Agatę Komce Styczeń. Zobaczcie, jak one są uroczo zilustrowane. Kasia Kołodziej tak potrafi właśnie narysować przygody. Cieszę się, że wydawnictwo Wilga kontynuuje tę serię. Na blogu Aktywne Czytanie znajdziecie wcześniejsze. Zacznijmy może od kąpieli. Bibi i Bombel to w ogóle są bliźniaki i to są bardzo takie współczesne książki, pokazując doświadczenie dzieci, trudniejsze sytuacje. I tutaj dzieci boją się wody. Wodne awantury miały miejsce w rodzinie Zuchów od momentu, kiedy bliźniaki pojawiły się na świecie. Te pierwsze kąpiele, ten zmorek jest właśnie tutaj. Zmorek! Boimy się, po prostu dzieci się boją. I autorka daje tutaj prawo dzieciom do tego, żeby się bały i żeby nie miały ochoty. To, co jeszcze mi się podoba akurat w tej części, to super akcja w sklepie, gdzie mamy profesjonalistę, który doradza. No bo tak, tata chcąc tak trochę zaopiekować te emocje i ten lęk, zabiera dzieciaki do sklepu, gdzie można znaleźć różne akcesoria do nauki pływania. I co pierwsze przychodzi Wam do głowy, jak dziecko jeszcze nie potrafiące pływać wchodzi do wody? Kółko, nie? Takie koło ratunkowe. A tutaj dowiadujemy się, że takie koło ratunkowe wcale nie jest najlepszym gadżetem, jeśli chodzi o naukę pływania. O wiele lepiej sprawdzą się kamizelki, więc ta wiedza tutaj to nie tylko, wiecie, przygoda i przeżywanie, ale też właśnie cenne podpowiedzi, dokładnie tak samo jak strona z wyposażeniem ratownika wodnego. I powoli, powoli dzieci przekonują się do tego, żeby jednak pouczyć się pływać. I pokażę Wam, co jeszcze tutaj jest fajne, bo to jest też książka, którą warto przeczytać albo zabrać ze sobą, jeżeli wybieracie się z dziećmi właśnie tam, gdzie będzie woda. Jak się zachowywać, co oznaczają chorągiewki, o czym powinno się wiedzieć, na przykład żółta boja, co ona może oznaczać. To jeszcze nie koniec. Autorka, która jest psycholożką, zostawiła podpowiedzi dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi, które boją się wody. I to jeszcze nie koniec, bo w każdej z tych książek mamy też takie karty ze zmorkiem, które można sobie wyciąć. To jest taka strona właśnie kartonowa, czyli trochę grubsza, żeby te karty posłużyły. I one tutaj mają zadanie, więc jak wytniemy i położymy je zmorkiem do góry, to potem można sobie losować. No i jakie to mogą być zadania? Jakie dźwięki wydaje zmorek, kiedy pływa? Powiedz, co sprawia, że czujesz radość? Narysuj zmorka w stroju do pływania. Ten strach, tego właśnie zmorka, trochę odczarowujemy, zdejmujemy z lęku, no który nie jest miłą emocją, trochę ciśnienia, no bo się z tym zmorkiem bawimy i też szukamy go na różnych stronach w tych książkach. I teraz jedziemy na wakacje w góry. Oczywiście, że autorka zostawiła nam tutaj informację, bardzo mi się to podoba, więc od razu do tego przeskakuję. W ogóle nasza rodzinka poznaje inną rodzinkę i wybierają się w góry i tatuś z tej innej rodzinki, szataników zresztą, ma super fajne buty, bardzo modne i ładne, ale to się nie nadaje do chodzenia po górach, bo jak robi się ślisko, trochę deszczu spadnie, proszę bardzo, kłopot gotowy. Co tutaj jest lękiem? Dzieci słuchają opowieści i legend jeszcze zanim w ogóle pojadą o wiedźmach. Bardzo mi się to podoba, chociaż jeżeli macie lękliwe dzieci, to uprzedzam, że będą tu historie o wiedźmach. I nie tylko, no bo jeżeli zwiedzamy Dolny Śląsk, Ząbkowice kojarzą się z Frankensteinem, jest twierdza kłodzka, no są takie momenty, które mogą być mroczne, na przykład diabły w tych górach szaleją. Wiem, bo ja pochodzę z okolic Dolnego Śląska. No i właśnie, jest tam Babia Góra i są te czarownice i dzieci trochę się wystraszyły właśnie tego, że spotkają takie czarownice i takie różne strachy, bo te dzieci mają ogromną wyobraźnię. I znowu szukamy tutaj wszędzie zmorka, ale chcę Wam powiedzieć, jak fajnie to jest rozwiązane, te opowieści o wiedźmach, których oczywiście, że dzieci nie spotkały w sensie żadnej takiej wiedźmy na swojej drodze. Zupełnie inne zagrożenia czają się, jak na przykład nieodpowiedzialność. Znowu szacuneczek dla autorki. My tutaj dowiadujemy się, co w ogóle oznacza słowo wiedźma, skąd ono się wzięło i dlaczego właśnie kobiety, które były mądre, bystre i po prostu ogarnięte, często były nazywane wiedźmami, bo były sprytne, więc
były zagrożeniem. Mówiłam, że to jest współczesna książka, która pokazuje dzieciom nie tylko emocje, ale też dużo, dużo więcej. Dlatego myślę, że spodoba się dzieciom 4, 5, 6, 7, 8-letnim. A do tego zobaczcie, jeżeli macie dziecko, które próbuje samodzielnie czytać, dużo obrazków, niewiele tekstu, więc też warto podrzucić te książki. Fajną serię. To co? Czytamy?